Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi Was wszystkich widzieć. Również. Pani Agnieszka, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie ma, poczekamy chwilkę. Widzę, tak, są. Tak, teraz nowe osoby dołączają, widzę. Tak, dzień właśnie. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Pani Agnieszko, w imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie Panią witamy na dzisiejszym spotkaniu literackim. Tutaj jeszcze osoby cały czas dołączają, więc kilka poczekamy, myślę. Dobrze. Może przez ten czas ja przekażę Pani uprawnienia administracyjne. Tak, poproszę, bo będę musiała udostępnić prezentację. Dobrze. Powinno już działać, proszę sprawdzić. Tak, tak. Okej, super. Ile mamy czasu? Czy jesteśmy jakoś Zoomem ograniczeni? Bo wiem, że 40 minut, tak, Ewa? Jak to jest na tej darmowej? Tak, tak. 40. Tak, tak, tak. No właśnie, to musimy zaczynać, bo nam przerwie w trakcie. Dobrze, to będziemy zaczynać. Najwyżej ktoś jeszcze dołączy. Ja tylko takie małe, taka kwestia organizacyjna. Jeśli chodzi o klasę F, to jest tam ostatnie zajęcia, prawda, Daniel? Już dzisiaj dzieci więcej nie mają, nie? Tak, tak, ostatnie. Daniel, halo? Tak. Jestem. Jeśli chodzi o moją klasę E, to przypominam, przypominam, klasa E potem o 10:20 łączy się ze mną na jeszcze jedne zajęcia, tak? A jeśli chodzi o klasę D, jakbyś Monika mogła powiedzieć. Tak, klasa D zaczyna o 11:20 dzisiaj wyjątkowo. Tutaj to spotkanie jest nagrywane. Tak, tak. Tak, Ewa, mów. Po prostu zwróciłam się do naszych uczniów, żeby o tym pamiętali, bo nie wiadomo, jakby czasem nam przerwało spotkanie, to żeby chciałam o tym powiedzieć teraz, tak, na początku. Tak, ja tylko jeszcze dodam, że spotkanie tutaj nagrywamy, także dla tych osób, które dołączą w późniejszym czasie, będą mogły sobie je obejrzeć jeszcze raz, także tutaj myślę, że nie będzie problemów. Okej, to może przekażemy głos Pani Agnieszce i zaczynamy. Tak, tylko Pani Agnieszka na chwilkę nam zniknęła, widocznie musiała jeszcze, miała pewnie coś jeszcze do pilnego do zrobienia, także zaraz się pewnie pojawi. Dobra, miło nam, że tak licznie się zebraliście tutaj. Tak, widzę i uczniów klasy, chociaż nie wszystkich widzę. Możecie właśnie włączyć kamerki tutaj, Roxana, Oskar. Tak. Właśnie. Nie wiem, jak z klasy pana Daniela, czy ktoś się na... Widziałam wcześniej Kaję. Właśnie, nie... Jest ktoś, czy nie? A miałem dwie osoby. Laura była i Filip przed chwilą, miałem lekcję z nimi. No dobrze, kochani, to zaczynajmy, bo mamy ograniczony czas, a chciałabym Wam dużo powiedzieć. Ja nie pamiętam, na jakiego pisarza się umawialiśmy, ale najlepiej byłoby zacząć od Sienkiewicza. Które to są klasy, proszę mi przypomnieć, jaki wiek dzieci? Tak, moja klasa... Może ja zacznę od swojej najmłodszej, klasa w wieku od 9, tutaj tak 9, 10, 11, nawet jeden chłopiec 12 lat. Dobrze, to dla nich będzie najlepszy Sienkiewicz na razie, na sam początek. Już tylko jak to zrobić, żeby to zobaczyć. Już. O, dobra. Czy widać moją prezentację? Tak, tak, jest widoczne. Tutaj dzieci też proszę potwierdźcie, czy widzicie. Tak. Możecie podnieść rękę w górę albo włączyć w mikrofon i potwierdzić, tak? Widoczne? Tak, ja widzę. Tak, widać. No dobrze, to ja już zaczynam. Jakby mnie wyrzuciło, bo też jest taka niestety opcja, to proszę się nie przejmować, ja zaraz dołączę jeszcze raz. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Zielińska, jestem polonistką, nauczycielką języka polskiego w liceum w Płocku. Płock jest niedaleko Warszawy. Natomiast moją
pasją jest podróżowanie po świecie szlakami właśnie pisarzy polskich. I tutaj przedstawię Wam kilka moich podróży, no właśnie, związanych z Henrykiem Sienkiewiczem. A wszystkich podróży to mam już ponad 200, więc musiałam je sobie tak trochę posegregować, żeby nie było chaosu i skupić się na jednym pisarzu jednego dnia, bo gdybym chciała poopowiadać o wszystkich, to musiałabym to robić non-stop przez wiele, wiele godzin, co jest oczywiście niemożliwe. Henryk Sienkiewicz urodził się w takiej małej miejscowości, w takiej wsi Wola Okrzejska. To jest na ziemiach polskich, ale pamiętajmy, że wtedy, kiedy się urodził, czyli w 1846 roku, to nie było Polski. Nie było, ponieważ zabrali nam Rosja, Niemcy, Austro-Węgry zabrały nam ziemię, no i nie było naszego państwa na mapie Europy. Czyli teoretycznie urodził się w Polsce, tak, ale politycznie no, takie państwo wtedy nie istniało. O matko, coś mi kaszel dzisiaj dusi. To jest dom Henryka Sienkiewicza właśnie w tej Woli Okrzejskiej, tam gdzie się urodził, w tym domu. Dzisiaj tam jest muzeum. Można zobaczyć różne autentyczne meble, które należały do rodziców Henryka. No nawet właśnie samego pisarza siedzącego przy biurku, jak widzicie, tutaj trzyma w ręku komórkę. Co prawda trzymał tutaj pióro takie do pisania, ale włożyliśmy mu do zdjęcia, żeby miał troszeczkę nowoczesniejszy sprzęt i żeby zobaczył, jak to dzisiaj wygląda. W tej miejscowości jest taki mały kościółek, do którego zaprowadzono Henryka Sienkiewicza, gdy miał zaledwie 2 dni. I tam został ochrzczony. Właśnie tutaj macie chrzcielnicę prawdziwą, oryginalną, która pamięta właśnie to wydarzenie. A za kościołem jest usypany taki wielki kopiec. Ten kopiec został stworzony przez Polaków już po śmierci Sienkiewicza, a jeszcze przed II wojną światową, dokładnie w 1938 roku. Polacy przywieźli ziemię ze wszystkich miejsc, w których Henryk Sienkiewicz był przez całe swoje życie. Nawet z Ameryki, nawet właśnie z Wielkiej Brytanii, z wielu, wielu z Afryki, z wielu miejsc, które odwiedzał Henryk Sienkiewicz. Po prostu symbolicznie przywieziono tę ziemię i usypał się taki wielki kopiec. Na górze jest taki pomniczek Henryka Sienkiewicza, żeby sobie popatrzył na swoją ziemię rodzinną. A za wsią jest cmentarz, na którym pochowani są rodzice Henryka Sienkiewicza, z takim dużym tutaj pomnikiem grób jego mamy. I na tym grobie jest napisane: matce mojej zawdzięczam miłość do literatury. No bo właśnie Henryk Sienkiewicz często opowiadał, że to właśnie mama nauczyła go czytać i pisać. Mama mu czytała różne książeczki, jak był mały, opowiadała bajki i w ten sposób pomogła mu rozwinąć wyobraźnię, która potem bardzo mu się przydała do pisania książek. Na tym pomniczku zresztą jest tutaj Henryk Sienkiewicz, nie wiem jak to przesunąć, żeby było widoczne. O, jest z mamą swoją, bo jego mama umarła właśnie jak był takim małym chłopcem. Kiedy miał zaledwie 12 lat, czyli był w wieku mniej więcej waszym, pojechał do Warszawy, żeby się uczyć, bo ponieważ w tamtych czasach inaczej wyglądała edukacja. Nie było szkół w małych miejscowościach, także po takiej początkowej nauce w domu Sienkiewicza zawieźli do Warszawy, żeby tam chodził do szkoły i przygotowywał się do studiów. No i taki właśnie 12-letni Henryk musiał sam zostać w Warszawie na stacji u obcych ludzi, no i sobie już radzić.
bardzo lubił Stare Miasto w Warszawie. Tu macie właśnie zdjęcie Starego Miasta. Tam zresztą też mieszkał przy ulicy Piwnej i opowiadał w liście do rodziny, że bardzo lubi chodzić do Fary. Fara to jest właśnie ten kościół tutaj z tym dużym dachem i tam teraz jest pochowany Henryk Sienkiewicz, czyli na pewno sobie nie zdawał sprawy z tego, że jego ukochany kościół będzie kiedyś no, miejscem jego wiecznego spoczynku, tak? Czyli będzie miał tam swój grób, bo będzie znanym pisarzem. Henryk Sienkiewicz uczęszczał najpierw do gimnazjum, które znajdowało się tutaj w Pałacu Staszica przy pomniku Mikołaja Kopernika, a następnie dostał się na studia i studiował w szkole głównej, czyli dzisiaj to się nazywa Uniwersytet Warszawski. No i nawet mamy takie tutaj pamiątki po Henryku Sienkiewiczu, że Uniwersytet pamięta, że właśnie miał takiego studenta. W Warszawie też dostał pracę jako dziennikarz i gazety, w których pracował, bardzo często wysyłały go do różnych miejsc, nawet za granicę, żeby przesyłał tak zwaną korespondencję. Tak jak dzisiaj mamy korespondentów, prawda, z Moskwy, z Waszyngtonu, z bardzo różnych krajów i miast. I tak samo w tamtych czasach musiał jakiś dziennikarz pojechać, zobaczyć jak się żyje ludziom i to wszystko opisać. Nie było wtedy telewizji, nie było internetu, nie było radia nawet, dlatego informacje były przekazywane przez gazety. I takim właśnie dziennikarzem był Henryk Sienkiewicz. I pierwszą taką podróż odbył do Londynu. Co prawda nie bardzo mu się ten Londyn podobał, jakoś tak nie lubił dużych miast, ale jedna rzecz mu się bardzo podobała, otóż zamieszkał w hotelu, tutaj macie ten hotel, dzisiaj on już nie istnieje, dlatego musiałam takie stare zdjęcie tutaj zamieścić. W tym hotelu po raz pierwszy zobaczył taki dziwny pokoik, jak opisuje w liście i pisze tak: kazano mi wejść razem z moimi walizkami do malutkiego pokoiku i razem z tym pokoikiem pojechaliśmy na górę. Co to był za pokoik? No? Jak się nazywał? To jest winda. Winda, bardzo ładnie, winda. Wyobraźcie sobie, że za czasów Sienkiewicza nie było wind w Polsce, na ziemiach polskich, nie było w ogóle takiego słowa w języku polskim, jak winda. Także Sienkiewicz nawet nie wiedział, jak ma nazwać ten pokoik, dlatego właśnie napisał o małym pokoiku, a nie o windzie, tak? Bo był to taki nowoczesny hotel, a windy były dopiero no, takim na samym początku swojego działania i nigdy wcześniej Henryk Sienkiewicz takiej windy nie widział. Londyn nie podobał mu się pewnie też dlatego, ponieważ Henryk Sienkiewicz nie znał języka angielskiego. No niestety, w tamtych czasach Polacy nie uczyli się angielskiego, to znaczy tylko arystokracja oczywiście, bo ona uczyła się wielu języków, ale taki sobie przeciętny Polak, nawet z szlacheckiego pochodzenia, tak jak Sienkiewicz, nie znał angielskiego, ponieważ w tamtych czasach nie był to język popularny. Natomiast Polacy musieli się uczyć języka rosyjskiego albo niemieckiego. Jak myślicie, dlaczego? No, powiedziałam już wcześniej. Bo było popularne. Tak, dlatego, że nasze ziemie zabrali Rosjanie i Niemcy, prawda? I dlatego trzeba było znać język zaborców, żeby można było no, coś załatwić w urzędzie. Oczywiście szkoły również były. Tam uczono w języku zaborcy, czyli po rosyjsku albo po niemiecku, w zależności od tego, gdzie ludzie mieszkali, w którym zaborze. Także trzeba było znać te dwa języki, a angielskiego wtedy się nie uczono, no bo nie był w ogóle potrzebny. Później pojechał do Nowego Jorku. Nowy Jork też mu się nie spodobał, wyobraźcie sobie. Napisał w listach, że
Jest to takie miasto bez duszy, bez żadnych zabytków, same banki i sklepy, i urzędy, i hotele. I tego nie lubił, prawda? Więc no, oczywiście też nie mógł się dogadać. Pisał również, że kuchnia, jedzenie mu nie smakuje. W tamtych czasach właśnie w hotelu podawano mu takie jedzenie, którego nie lubił. Pisał o tym, że jest zimne i że w ogóle kuchnia amerykańska jest najniegodziwszą na świecie, bo nie chodzi o to, żeby dobrze zjeść i smacznie, tylko o to, żeby zjeść szybko i wrócić do pracy. Także Henrykowi Sienkiewiczowi niestety w Nowym Jorku też się nie podobało, bo dlatego, że lubił stare miasta, jakieś małe miasteczka, takie klimatyczne, takie właśnie z duszą, z historią, a Nowy Jork był miastem nowym, nowoczesnym i jakoś nie przypadł mu do gustu. Natomiast w Ameryce, no właśnie Sienkiewicz poznał różne historie i różnych ludzi, o których później pisał w swoich nowelkach. Czyli mamy po tej wizycie w Ameryce różne utwory, które właśnie wiążą się z tą podróżą. Między innymi Latarnik, którą tą nowelkę pewnie niektórzy będą omawiać, albo może już omawiali. Tam jest taka historia pewnego pana, właśnie latarnika, czyli takiego, który zapala latarnię, żeby statki się nie rozbiły o brzeg, bo pamiętajmy, że wtedy nie było elektryczności, trzeba było wszystko robić inaczej niż dziś. No i nie będę wam opowiadać tej historii, ale pamiętajcie, że jak będziecie kiedyś omawiać Latarnika, tę nowelkę, to pamiętajcie o tym, że to jest historia prawdziwa, że Henryk Sienkiewicz tego nie wymyślił, tylko faktycznie ją opisał w swojej nowelce, bo słyszał w Ameryce. Tu już mamy Zbaraż. Zbaraż to jest miejscowość dzisiaj na Ukrainie, ale kiedyś należała do Polski. To jest taka twierdza, której bronili nasi rycerze w XVII wieku i to opisał Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Ogniem i Mieczem. A Kamieniec Podolski, druga właśnie taka tutaj miejscowość, to jest twierdza, która też jest opisana w innej jeszcze powieści, Pan Wołodyjowski. Być może słyszeliście, że Henryk Sienkiewicz napisał tak zwaną trylogię, czyli trzy części powiązane ze sobą bohaterami. Bohaterowie są no, prawie ci sami, ci główni bohaterowie. I to jest pierwsza część, nazywa się Ogniem i Mieczem, druga Potop, a trzecia Pan Wołodyjowski. I ona jest właśnie związana z tymi twierdzami, które kiedyś należały do Polski, a teraz należą do Ukrainy. Z tych trzech twierdz najbardziej znana to Chocim. Bitwa pod Chocimiem, dwa razy stoczona z Turkami w XVII wieku i dwa razy wojsko polskie zwyciężyło, tak? Pod Chocimiem właśnie obraniając tę twierdzę. I tam można sobie pojechać i właśnie zobaczyć. No teraz to jest trudniej, ale mam nadzieję, że niedługo będzie znowu można. A Grunwald, z czym wam się kojarzy? Grunwald? No? A słyszeliście o bitwie pod Grunwaldem? Ja słyszałam i to jest o takim bitwie, co była bardzo ważna. Tak, dla Polski. Oczywiście, to była bardzo ważna bitwa dla Polski, ponieważ wtedy pokonaliśmy Krzyżaków, a Krzyżacy to byli tacy Niemcy, którzy ciągle nas napadali i ciągle nam zabierali nasze ziemie i wreszcie nasz król Władysław Jagiełło się porozumiał ze swoim bratem, księciem Witoldem i ruszyli razem właśnie na Krzyżaków i ich pokonali. I to było w 1410 roku w lipcu. I teraz właśnie w lipcu co roku, no w tamtym roku niestety nie, ale to wiadomo dlaczego, bo wszystko odwoływali, ale normalnie
to co roku ta bitwa się rozgrywa pod Grunwaldem, to znaczy w województwie warmińsko-mazurskim są te pola Grunwaldu, tam gdzie właśnie ta bitwa się rozegrała i współcześnie panowie poprzebierani za Krzyżaków, za Litwinów, za Polaków, za rycerstwo polskie właśnie no tak się bawią, można powiedzieć, odgrywając tę bitwę, tak, pod Grunwaldem, jak to było za czasów właśnie króla Władysława Jagiełły. Bardzo polecam, bo fajnie się to ogląda i można sobie tam spędzić cały dzień w takim miasteczku zaaranżowanym przez właśnie organizatorów. Można sobie tam też posłuchać fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem Krzyżacy, w których to właśnie Krzyżakach Grunwald jest opisany i ta bitwa pod Grunwaldem jest opisana przez Henryka Sienkiewicza. A tu mamy miejscowość Spychowo, również związana z książką Sienkiewicza pod tytułem Krzyżacy. Jak będziecie czytać, to tam będzie taki bohater, który się nazywa Jurand ze Spychowa. I Oblęgorek. Oblęgorek to jest taka miejscowość, w której mieszkał Henryk Sienkiewicz ze swoimi dziećmi, bo miał córkę i syna. Jego żona niestety zmarła bardzo wcześnie na gruźlicę i musiał te dzieci wychowywać sam, z pomocą dziadków oczywiście, czyli rodziców tej żony. No i zamieszkali w Oblęgorku wtedy, kiedy naród polski postanowił właśnie odwdzięczyć się Henrykowi Sienkiewiczowi za te wszystkie powieści, za te wszystkie dokonania i zebrać pieniążki na taki domek, żeby Henryk Sienkiewicz mógł w końcu spokojnie sobie pisać swoje powieści, bo tak naprawdę to ciągle jeździł, ciągle gdzieś wynajmował mieszkania i nigdy nie miał swojego domu. No i właśnie ten dom społeczeństwo mu jakby zafundowało, społeczeństwo polskie. A po śmierci Henryka Sienkiewicza jego dorosłe dzieci oddały ten dworek państwu polskiemu i po prostu można teraz sobie tam przyjść i pozwiedzać, jak Henryk Sienkiewicz mieszkał, bo jest tam dzisiaj muzeum. Tutaj mamy Afrykę. Do Afryki Henryk Sienkiewicz pojechał w 1890 roku, oczywiście też z polecenia gazety, w której pracował, no i właśnie opisywał, jak tam ludzie żyją, prawda, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Na przykład Kair, czyli stolica Egiptu, nie podobała mu się wcale. Bardzo drażnili go Arabowie, którzy latali za nimi, tam za Europejczykami i krzyczeli, żeby, prawda, coś od nich kupić. Tak jak dzisiaj też tak jest, że Arabowie lubią chodzić za Europejczykami, żeby coś im sprzedać na siłę, tak? Tak jest do tej pory i Henryk Sienkiewicz to też opisywał, mimo że już minęło od tego czasu 130 lat. No taka jest po prostu tam taki ich zwyczaj, taka kultura. Natomiast bardzo podobały mu się piramidy. Miał to szczęście, że zwiedzał piramidy nocą przy pełni księżyca. Czyli nie musiał w ciągu dnia męczyć się pogodą, upałem, bo tam był upał straszny, tylko właśnie sobie wieczorem pojechali zwiedzać piramidy, no i opisywał w listach, że bardzo mu się podobają. Z tej podróży do Afryki, oprócz listów, oprócz tych właśnie korespondencji do gazety, również zbierał materiał do swojej powieści W pustyni i w puszczy. Tutaj macie właśnie takie slajdy. O, mamy tylko 10 minut, matko. Takie slajdy, które są z filmu. A jak nie, to jeszcze pewnie będziecie oglądali albo może ktoś przeczyta książkę. I te opisy przyrody, opisy tych właśnie ludzi, którzy tam mieszkają, też są prawdziwe, też są jakby zaobserwowane w czasie podróży Sienkiewicza do Afryki. Ojej, co mi się... Tu mamy Rzym. Z Rzymem jest związana zupełnie inna książka, o której już dzisiaj nie mam czasu wam opowiadać. Nazywa się Quo Vadis.
I w Rzymie mieszkał między innymi Henryk Sienkiewicz tutaj w tym hotelu i na tym hotelu jest dzisiaj tablica poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi. I jak widzicie, jest to napisane, że pisarz i patriota polski właśnie mieszkał tutaj w 1893 roku, a wcześniej jeszcze jest wspomniane, że dostał Nagrodę Nobla za swoją książkę Quo Vadis. Ta Nagroda Nobla była bardzo ważna dla Polaków, dlatego że otrzymał ją Sienkiewicz w 1905 roku, wtedy kiedy jeszcze nie było Polski na mapie Europy, a świat dowiedział się, że są Polacy, skoro dostają najwyższe odznaczenie w dziedzinie literatury, tak? Tu mamy taki kościółek właśnie związany z tą książką Quo Vadis i tam też jest pomnik Sienkiewicza. A tutaj jest co? Jak się nazywa ta budowla w Rzymie? Koloseum. Oczywiście, Koloseum, tak. Zwiedzał je Sienkiewicz również i potem opisał w swojej książce Quo Vadis. I ostatni przystanek, który jeszcze zdążymy omówić, to jest miejscowość Wewej w Szwajcarii. Tutaj przyjechał Henryk Sienkiewicz w 1914 roku, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Przyjechał po to, żeby pomagać, zebrać fundusze, żeby zebrać pieniądze na pomoc ofiarom wojny, Polakom. No ale niestety tutaj zmarł. W 1916 roku zachorował na serce i umarł. Właśnie w tym hotelu mieszkał i w tym hotelu zmarł. Córka, która była obecna przy jego śmierci, dorosła córka Jadwiga, no, napisała we swoich wspomnieniach, że ostatnie słowa, które wypowiedział, brzmiały: nie doczekam już wolnej Polski. Nie zobaczę już wolnej Polski, dokładnie tak. Nie zobaczę już wolnej Polski. No bo niestety zabrakło mu równe 2 lata. Zmarł 15 listopada 1916 roku, a 2 lata później, też w listopadzie 1918, odzyskaliśmy niepodległość. No niestety te 2 lata mu zabrakło, żeby zobaczył wolną Polskę. Ale dzisiaj w tej miejscowości jest i pomnik stoi jego w ogrodzie hotelowym, i książki jego można zobaczyć w recepcji. Także Szwajcarzy bardzo ładnie upamiętnili naszego pisarza w swoim hotelu. I to jest, kochani, wszystko. Tutaj w Warszawie jeszcze tylko powiem wam, że jest pochowany Henryk Sienkiewicz, tak jak wspomniałam na początku, właśnie w tej farze, czyli na Starówce, w tym kościele na Starym Mieście w Warszawie, a można jego pomnik zobaczyć w Łazienkach Królewskich w Parku Łazienkowskim. Więcej sobie poczytacie w moich książkach, jeżeli będziecie chcieli je nabyć. Ale także na moim blogu, już wam pokazuję, nie mogę pokazać. Zaraz zobaczymy. Jest taki blog, Moje podróże literackie, i możecie sobie tam wejść i zobaczyć właśnie te moje podróże, ponad 200 podróży. Także bardzo was zachęcam do tego, żebyście sobie poczytali. Nie mogę właśnie tutaj pokazać wam tego jakoś dziwnie. Jak sobie wpiszecie w Google moje podróże literackie, to na pewno wam wyskoczy. I wtedy wszyscy pisarze, których omawiacie w szkole, pisarze polscy, tam będą właśnie w taki sposób pokazani, gdzie się urodzili, gdzie podróżowali, gdzie zmarli. Także możecie sobie o tym poczytać. Nie mogę teraz jakoś tego pokazać, nie wiem dlaczego. Pani Agnieszko, a czy moglibyśmy prosić o wysłanie linka do tego bloga na naszym czacie? To na pewno sobie tutaj kliknąć będzie łatwiej. Tak, oczywiście. Dziękujemy. Tak. Macie jakieś pytania, kochani? Pozostały nam 4 minutki. No, pytajcie. Jaka była twoja pierwsza podróż? Pierwsza? Ojej, to było tak dawno temu, że ja już nie wiem. chyba na Litwę. Tak mi się wydaje, że to było na Litwie, tak. Do Wilna. Bardzo lubię jeździć w tamte strony, bo tam się czuję bezpiecznie, tam się czuję, że może Litwini to nie za bardzo, ale Białorusini to na przykład nas bardzo lubią, wiecie?
Tam oni rozumieją nasz język, nie musimy w ogóle mówić tam ani po rosyjsku, ani w żadnym innym języku, bo oni wszystko rozumieją i tam bardzo ładnie jest pokazane właśnie, nie wiem, czy z wami będę miała spotkanie o Mickiewiczu, chyba też z wami, tak? To wam wszystko pokażę, jak to tam oni czczą naszego Mickiewicza, wręcz wszędzie, gdzie był, to tam jest jakaś tabliczka, jakieś właśnie upamiętnienie. No bardzo mi się podobało tam i bardzo bezpiecznie się czułam. Dużo lepiej niż na zachodzie Europy, naprawdę. To byłam bardzo zaskoczona w ogóle tym, bo propaganda jest trochę inna u nas. No, co jeszcze? No, mamy 3 minutki. Jakieś pytanie? Pytajcie, pytajcie. Ile pani miała lat, kiedy... Kiedy zaczęłam podróżować? Tak, kiedy pani zaczęła podróżować. O, dawno temu, no to miałam 20 kilka lat. Już byłam duża, już byłam dorosła. No, co jeszcze? To ja może jak się spytam... zapytam, którą... Tak? Tak. Którą którą najmilej wspomina? Najmilej wspominam, którą podróż? Chyba właśnie do, na Białoruś, do Nowogródka, tam gdzie się urodził Adam Mickiewicz. O tym wam opowiem następnym razem i zobaczycie wtedy, że rzeczywiście no, miałam bardzo miłą podróż. To tam właśnie. Dziękuję. Jeszcze Kaja się zgłaszała chyba, tak? Kaja? Nie. A najbardziej mnie rozczarowała chyba podróż do Paryża, wiecie? Tam było tak najmniej przyjemnie. I jakoś tak, może miałam zbyt duże oczekiwania, niestety, no, a nie ma tam specjalnie właściwie żadnych śladów prawie, no bardzo mało śladów po naszych pisarzach, natomiast, a tam było bardzo dużo naszych pisarzy przecież, tak, właśnie w Paryżu, a prawie nic nie ma, nie zachowało się. A jaki jest pani następny cel podróżniczy? Bardzo bym chciała pojechać do Neapolu, ponieważ miałam tam być w tamtym roku. Rok temu miałam wykupiony Neapol. No ale wiadomo, dlaczego nie pojechałam, nie poleciałam. No i teraz czekam, kiedy będę mogła wreszcie polecieć i chyba się nie doczekam. Bo cały czas tam te lockdowny i po prostu no fatalna sprawa. A muszę tam polecieć, żeby napisać o słowackim, bo słowacki... pisał o Neapolu dużo, a za rok mamy rocznicę jakby takiego powstania romantyzmu i chciałabym wydać książkę o słowackim, a dopóki nie będę w Neapolu, no to nie bardzo mogę to zrobić, bo mam już dużo innych podróży tropem słowackiego, ale ten Neapol jest jednak ważny. Tutaj zostało nam dosłownie kilkanaście sekund chyba jeszcze, także dobrze, może ja już podziękuję bardzo właśnie za spotkanie, piękne zdjęcia i ogrom informacji. Bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy. Ja też dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Tak, tak. Na pewno. My też mamy taką nadzieję. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.